Moja, że tak powiem, piłka ręczna zaczęła się od szkoły podstawowej, gdzie w ten czas wiadomo było i jako piłka ręczna to była jako jeden z elementów WF-u, jako najbardziej uniwersalna dyscyplina do ogólnorozwojowego rozwoju dzieci. Początki były jego w szkole podstawowej numer 2 w Krakowie, gdzie ja rozpoczynałem swoją pracę po ukończeniu studiów. To był rok 62. I w tej szkole, załóżmy, wyszło kilku dobrych zawodników, którzy grali w pierwszej lidze. Zbyszek Szarek, świętej pamięci, bo już nie żyje, Marek Worek. Naprawdę była to wspaniała drużyna. No na pewno Wojtek po przyjściu wraz z trenerem Boguchwałem Fularo do Hutnika spowodowali, że podniósł się poziom piłki ręcznej w naszej drużynie, w naszym regionie. Wojtek był wybitną osobistością w latach 70. Różne legendy o Wojtku chodziły, ale między innymi był zawodnikiem, który skupiał wokół siebie całą grę, tak reprezentacji, jak i naszej drużyny w Hutniku. Był zawodnikiem, który naprawdę widział wiele na boisku, co my w tamtym czasie jako młodzi zawodnicy nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy. Chodziły słuchy, że miał oczy dookoła głowy. Ja miałem straszną satysfakcję. Naprawdę mnie bramki nie interesowały. Mnie tylko interesowało to, żeby, jak to się mówi, kogoś obsłużyć, żeby no przyczynić się, naszym się do zwycięstwa, nie? Bardzo sympatyczny, otwarty człowiek, nie było dystansu, że to był wybitny zawodnik i tak się też należało w szatni zachowywać. Po prostu taki chłopak z Krakowa. Był znakomitym kolegą, znakomitym, opiekuńczym, towarzyskim. Naprawdę nie miał żadnych konfliktów i to z nikim. I tak wszyscy go po prostu bardzo lubili, tak samo jak i w reprezentacji. Wszyscy, załóżmy, go lubili, podziwiali, nie tylko ze względu na jego umiejętności, ale ze względu na jego charakter i usposobienie, kolorzyńskość i przede wszystkim życzliwość. No, na pewno najcenniejsze trofeum, jakie mogłem osiągnąć w mojej karierze. Na pewno bez wątpienia ten brązowy medal w Montrealu. Dla każdego sportowca bycie na igrzyskach i zdobycie tam medalu to jest na razie coś najbardziej wartościowego dla każdego. A jak do tej pory zdobyła to reprezentacja w 76 roku pod wodzą trenera Stanisława Majorka i Janusza Czerwińskiego. Dla mnie na każdym szczeblu mojego, że tak powiem, kontaktu to też były bardzo ważne rzeczy, gdzie jako drugoligowy Hutnik, składający się z tamtych czasów w większości ludzi z Hutnika, którzy tworzyli trzon, połączony razem z Wawelem Kraków, myśmy weszli do pierwszej ligi, przegrywając tylko pierwszą rundę, a do końca wszystkie mecze żeśmy wygrali. I to już stworzyło taką atmosferę i zespół, gdzie później można było w tym Hutniku no, przez dłuższy okres czasu no, utrzymywać tą dyscyplinę jako na Kraków. Ja Państwa bardzo serdecznie witam w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na dzisiejszej uroczystości. W sposób szczególny witam autora rzeźby Stanisława Wracha. Wielkie brawa. Tak, to teraz odsłonimy tę rzeźbę w końcu. Dobrze.
Odsłonięcie rzeźby w Ośrodku Kultury Norwida, dla mnie to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, zwłaszcza, że trafia ona właśnie w tą rocznicę 70 lat istnienia Ośrodka Kultury. Jest to druga rzeźba, która stoi na terenie Nowej Huty w miejscu publicznym. Pierwsza stanęła rok temu w Nowohuckim Centrum Kultury, przy Nowohuckim Centrum Kultury, a druga rzeźba to jest właśnie tą, którą dzisiaj odsłaniamy, głowa Norwida. Jest to rzeźba z cyklu moich rzeźb głów wielkich Polaków. Polaków, których ja osobiście jakby wybrałem, których też cenię za twórczość, za ich patriotyzm i za ten geniusz, który z sobą niesie. Autorem rzeźby jest Stanisław Brach, nowohucianin, nasz sąsiad, który jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, związany i też wywodzący się właśnie z krakowskiej ASP. Zaprosiliśmy go do tego projektu, ponieważ widzieliśmy jego prace, które tworzył i które powstawały w Nowej Hucie, ale też znamy jego cykl Głów Wielkich Polaków. Rzeźba Norwida powstała na 200-lecie urodzin właśnie sztukmistrza, naszego patrona, w 2021 roku. I dzisiaj w przededniu kolejnej rocznicy urodzin Norwida tą rzeźbę odsłaniamy.